Później, o kurwa. Nic nie robię przecież, odczep się ode mnie. Dobra, chociaż powiedz, ile tam pistoletów masz. Jeden. To jeden przeładowujesz tyle? Wbijam sobie przeładowanie. A, no tak. Ale strzelać nie będziemy. No nie no. Zależy. No jak już, to ty będziesz strzelał, bo ja nie mam czym. No właśnie. Nie, wziąłem karabin MSR-788. Mogłeś powiedzieć, strzelbę bym wziął. I zauważyłem, że on ma modyfikację lunety razy 8. Zobaczyć, czy coś to zmieni. To w sumie jak jakiś samochód będzie miał fajne części, to tak go cyk do bazy. No. Teraz nas kluczyki, wiesz, nie interesują. Tylko myślę, że jakiegoś vana musimy sobie ogarnąć. Albo właśnie jakiś samochód taki, wiesz, terenowy. Żeby było nam łatwiej nawet jeździć po tych torach. No to trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie taki samochód znaleźć możemy. Chyba wiem, gdzie może być. Ej. To może jedziemy w tamtą drugą stronę. Do miasta, tamtego. Czyli gdzie dojedziemy tymi torami? Tymi torami pojedziemy tędy. Teraz ci powiem gdzie. Bo już te tereny mam oblukane. Bo to jakby patrzę tak koleją i nie widzę, żeby to prowadziło tamtą drogą. Wiesz co, aktor? Pojedziemy tak czy inaczej na lewą stronę. Tylko będziemy tak jakby jechać przez ten środek, co mamy teraz nieodkryty, między naszą bazą a tymi magazynami. A dobra, trzeba no. To i tak na miasto. No, więc to nic nie zmieni. No już pierwszy level wbiłem przeładowania. No ja się bawiłem, jeździłem samochodem w spawanie. Elektrykę. Życie ryzykowałem. Ej, no ja też już miałem tam spawanie, stolarstwo chyba poziomie 5 i co? I też dupa. Piąty poziom? No jestem stolarzem. A teraz które masz? Teraz mam chyba trzeci? Tak, trzeci. No to się ładnie nabija. Kurde. O dziwo, jedzie na trójce. Tylko może tak rzucę taką propozycją, że jak chcę iść do tego miasta, to gdzieś dalej. Ty decydujesz dzisiaj. Wczoraj moje decyzje zaprowadziły do śmierci, do grobu. I na pewno w nocy już pierdolę nie wychodzę. Już starczy jazdy i chodzenia po nocy. Ciekawe auto. No ale myślę, że będzie rozbite i tak. Okej, coś sprawdzę. A coś dla testu sprawdzę, tylko muszę wykręcić. Jestem ciekaw, jak aktor będzie, kurwa, wykręcał w takich terenach, no. W ogóle ostatnio miałem ochotę kupić kierownicę i pograć sobie w Euro Truck Simulator na VR. O. Iro nagrywa nową serię Euro Truck Simulator streamy. Ja tak mam czasem, że jak coś zobaczę na YouTubie, jak nie wiem, grają właśnie na VR i tak dalej, to potem mam tak, że mam ochotę to, wiesz, ogarnąć, nie? Ale na szczęście trzymałem się skupnym i przeszłam drugi dzień. Jedziemy w nowe tereny. No to kupiłem, kurwa, nowe ramy i dysk SSD 2 TB bodajże. Wydałem na to ponad 2 koła. Zabierzcie mi kartę. Mam nadzieję, że trochę teraz mi się zacznie lepiej renderować to wszystko. No właśnie miałem powiedziałem. Chciała się miałem powiedzieć wszystko. Kur. Brawo! Ej, mogę się nacieszyć. To ja wymieniałem maskę. Dobrze, ciesz się, ciesz. Idź ogarnij.
Zobaczmy jaki stan. Dobra, nie bierzemy go. Ale kluczyki są. To sobie odpaliłem na długo. Ty, a nie, to nie jest ten samochód, to długo nie było w sumie. Bo jeden taki też przekręcaliśmy, że od razu siadał, pamiętasz? Jak tylko się go odpaliło, to ile 2 sekundy pochodził i dupa. Ten silnik chyba był 0%. Tu pewnie też. Szczerze nie wiem teraz jaki jest stan maski, ale i tak do wymiany. Dobra, wbiję drugi poziom i przestaje się bawić. Co tam zostało tego? Końcówka. Dobra, to jest już ta droga. To daleko nie zajechałeś, aktor. Ja tak myślę. Ja tam nie wracam. Ja wysiadam, pierdolę i idę na piechotę. Ale gdzie nie wracasz? Do tamtego miasta. Wiem, tylko myślę, może pojedziemy tą drugą trasą. Pestrienko uważa. W sensie to nie tą do miasta, tylko jakąś inną. Może ewentualnie jak ona będzie prowadziła do miasta, to wtedy się zawracam. No dobra. Czekaj, dobrze jadę? Tak, tutaj prosto drogą cały czas. Jedzenie jakieś masz? Mhm. A masz dać? Położę ci w schowku. Jedzi? Nie wiem, czy ja soloną wołowinę chcę tykać. Ej, ej, tam była jakaś droga, ale nie chcę do niej wjeżdżać samochodem. Czemu? Bo wiesz, jak się kończy wjeżdżanie samochodem do nie lasu. Nie przesadzaj. A wyjedziesz później taką trasą? No czemu nie? Jakbyś lepiej skręcał, to by było ci łatwiej. Znaczy przyjebał oczywiście. Typowy aktor. Proszę cię, wystarczy potem tylko kliknąć strzałkę do tyłu i jakoś wyjedziesz. Wiesz, dobrze. No, żeś se zajechał daleko. Dobra, no jedź, 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 no jedź do przodu, jedź. Jedź. Nie kręcisz, bez problemu. Taka trasa to jest elegancka trasa. Brawo. Już trasa, tylko... Tory kolejowe. Przejechać tam raczej nie przejadę, przejedziesz. Ale... No problem, przejdziesz, proszę cię. Dobra, już. I tu jest właśnie chyba odpowiedź na twoje pytanie, gdzie prowadzą te tory. Oczywiście, że tak. I one się gdzieś łączą. Gdzie prowadzą tory? Do tego miasta cholernego. No to co, jedziemy? Ja wysiadam. Dobra, ale możemy chociaż przejechać tak kawałek, żebym mógł dojechać tam możesz, do... Możesz, tej możesz, takiej... możesz. No jedź, dobra, jedź gdzie chcesz, możesz nawet jechać do tego miasta. Ej, czekaj! Właśnie tak się patrzy, ty u mnie, ty się zbugowałeś, czy jak? No tak, zbugowałem się jak zwykle. Tylko żeby wsiąść, a on potem stoi jak te widły w gnoju w samochodzie. No to był w zasadzie wiek. Akurat odgłosy picia i tym podobne to wam oszczędzę, moi drodzy.
Dlatego się wyciszam co jakiś czas. No, no, żeby nikt nie oskarżyło picie Znaczy, podczas. nie, no piję kolę, no halo. Nie piję alkoholu dzisiaj. Dzisiaj Jezu, no tak wczoraj wyjątkowo. graliśmy we dwójkę, to wypiłem sobie piwo, straszne. No nie, nie tragedia, ale no. Pajk, wiesz, masz moment. Słuchaj, tu jeszcze mam obok siebie butelkę martini. Ponad pół. Oho. I jej nie piję. Czekaj, mamy duży wybór. Pojedziemy tu, pojedziemy tam. Jeżeli pojedziemy tam, pojedziemy tu. Wiem tak, jak Dobra. pojedziesz prosto. Znaczy nie, to wszystkie te trzy się łączą potem, wiesz? No to i tak. Ty coś Stój, tam stój, jest. stój, 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 stój. Stój, stój, stój zobaczyć. Dobra, ruszaj. Ruszaj, aktor! Okno Ruszam. otwarte. Zamykam to okno, Mam, pierdolę. popatrz, Ty! popatrz. Jakaś baza chyba jest wojskowa. Po lewej. Czemu pojechałeś tu? Tu oddala od zombiaków. Lewo, lewo. Aktor! Co tu nie może być? Dobra, stój. Stój, stój. Wyłącz silnik i stój. Nie wiem. Stalać będzie. Chcę zobaczyć, czy mi się zrobi na zielono, czy nie. Ewentualnie z jakiej odległości mi się zrobi na zielono. To jest dramat, kurwa, naprawdę dramat. To moje strzelanie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie mam pojęcia, uważaj, ten zamek poleciał do ciebie. No nie jeden. Nie razem mnie gryźć, bo zabije. No trochę tego masz. Chyba od tych moich strzałów, co? No, a czego innego? Oj, wesoło jest przynajmniej. Ważne, że nie w nocy. Ważne, że nie w nocy. Reszta mnie tam nie interesuje. Dobra, mają jakieś zegarki? Ty, dlaczego muchy latają u nich? Już mi tego nie było. Zegarek cyfrowy, rozkręć. Dziękujemy. Rękawiczki długie, włóż. To prawda damskie, ale włóż. No, to jakieś takie puste. A nie, w sumie nie aż takie puste. Drzwi otwarte, jak chcesz chodzić. Zombiaków trochę. Mogę postrzelać? Też to. Ty czekaj, bo to by mnie ugryzł. Dasz sobie radę? Siekiera mi padła. Dobra, idę. No, czekaj, łom wezmę. Ty, jaki ciemny. Mamy jakąś taśmę? Uważaj! Mi padła maczeta. Już chyba na amen. Wierzę w ciebie, aktor, że sobie dasz radę. Że ja sobie radę bym dał. A nie dasz sobie rady? No jak gdyby nie fakt, że nie zadrapało mnie, to miałbym już zadrapanie, cyk. Dobra, idź na prawo, idę na lewo. W razie pusto. Wybieram każdą taśmę. Taśmy niestety chyba nie mam.
Pusto jak w dupie. Zależy czyjej. Fajki. Też taśmę samą przylepną? Może bierz każdą. Siekierę muszę naprawić jakkolwiek. To w trybie zbieractwa poprzeszukuję. Ile masz tej taśmy? Dwie sztuki na razie. Puszka po piwie, no co? Puszka po piwie. Najlepsza to była z. Tak, dokładnie. Wypełniona po brzegi. Nie, nie lubię piwa w puszce. O, wybielacz, dwie sztuki. No to pij. Cztery sztuki. Pij. Dwie. Wiadro. Ja bym w tym miejscu pił. Jest tam coś? Jestem już na dworzu. Po lewej stronie nic nie było. A ile tej taśmy? Bo potrzebuję cztery. To, o, akurat to dasz? Tak, dam ci. Kanister do benzyny razy 3, o, rękawiczki skórzane. Fajno. To idę przy samochodzie, stoję. To weź podjedź samochodem, tutaj obok tego samochodu policyjnego. Okej. Okay. Ej, odpal samochód na mega krótko. Przejechaliśmy właśnie tyle terenu, że jak coś tu jest, tylko mi kurwa nie przejść, człowieku. Wrzuciłem ci. Ciekawe, w jakim stanie jest ten samochód. Tak czy inaczej mogę go odpalić. No, o Jezu, tragedia. Wszystko na czerwono. O, siekiera naprawiona, ledwo, ale naprawiona. Dobra, tu na dole jest wejście w razie czego do tego ogrodzonego. Tylko trochę zębiaków też pilnuję. Jedziemy gdzieś tam dalej. No, ja tutaj idę do tego wejścia. Wiem, że idziesz ze mną. Dobra, to tu zostawię samochód. Kurwa, żeś mnie wystraszył, człowieku! Nie podbiegaj tak z tyłu! Tam jak biegnie. Tak trochę wyglądało. Dobra. Nie chcesz kurtki? Nie, nie potrzebuję. Co się skradasz, kurde, chłopie. Bo nabiłem poziom. To co, no to idziemy. Nie wiem, czy nie lepiej samochodem było podjechać. No właśnie, dlatego. To weź, skocz po niego. Poczekam. Oj, aktor, kurwa, aktor! Jak ja tworzę sobie puszkę. Nie wiem jak ty, ale jestem już zmęczony. No. Ja zadyszkę tylko mam, a zmęczenie to nie jest. Ja nie mam zadyszki, a jestem zmęczony. Do tyle drogi chciałeś iść. No nie wiedziałem, że to jest aż tak, wiesz. Zrobiony. Decyduj twój prosto wybór. Zobaczymy, czy to jest zamknięty teren. Zobacz w ogóle na mapie, gdzie to prowadzi. No wiem. Jakbyśmy wracali do miasta naszego. To mówię, jestem ciekaw, czy to jest ogrodzony teren.
Teraz wykręcisz i tyle. No, byliśmy już tą drogą. Tą drogą? No, według mojej mapy tak. To ja nie byłem tą drogą. To wykręcaj. Punkt pierwszy, nie dać jak to robi prowadzić przyczepki jednoosiowej. Nie grałem Euro Trucka za dużo, niestety. Ja też nie. Ja to nigdy nie grałem w Eurotrucka. Farm Simulator raz grałem. Kolegi, muszę się dopytać, on w tej grze ma 600 godzin. Wszystkie DLC-ki. Znaczy wiesz, no w sumie jak ktoś lubi prowadzić samochód, to jak najbardziej fajna sprawa, ileś ma kierownicę i tak dalej, bo ja sobie na przykład na klawiaturze nie wyobrażam grać w takie gry. Musi być mega Raj. przejebany. Uważaj, 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 uważaj! Chodzi, chodzi. Wyjść się Stoję już. aktor oczywiście cofa. Poczekaj, jak będzie dało się go odpalić, Nie to da go się odpalić, nie przesunę. da się nawet wejść. Chcesz otworzyć bagażnik? No otwieram właśnie. A, w sensie łomem. Ej, teoretycznie byśmy tu dali przejechać razem samochodem, może? Nie, niezbyt. Próbuj. Tak. Znaczy wiesz, ja spróbuj przejechać. Wiem. Akumulator dał typu zwykły, chcesz? Jaki, ile? 100%. Będzie można w tym wymienić. Chcesz to teraz zrobić? Ktoś to jest w bagażniku. Bo dobra, ja go wezmę na przyczepkę, Boże. Nie, nie, weź to, ja go teraz sobie wymienię. A nie, mam 100% to wstać na przyczepkę. Czekaj. Nie mogę wejść, kurwa. Dobra, poszło. Zaraz kolejny samochód. Może tak być. Ta przyczepka jest ogólnie spoka. Nie wiem, jak ze snem stoisz. Chwilowo lekko. Uuu! Ja nie przejadę. Ale hordę się wykła. Uważaj! Kurwa, aktor, jak ty to robisz? Powiedz ty mi, bo ja nie rozumiem tego. No ja też nie wiem, jak wybiłeś maskę i przednią szybę. Dobra, ja walczyłem o życie. Ja też walczę tu o przeżycie. O twoje przeżycie, żebyś nie wyleciał przednią szybą. No jak, zobacz, że już po mojej stronie jest rozbite. No Już to wylecisz. łbem przyjebałem już, jakby nie patrzeć raz. To wylecisz. Mam duct tape'a jednego, jakbyś potrzebował. No, już aktor, kurwa, koniec. Prawie, prawie. Zresztą znaczne zmęczenie, zasypiam stojąco. Więc jeżeli chodzi o zombiaki, to już tam nie licz. Chyba, że nie, może przyle... Nie wiem, szczerze, Znaczy, chcę mu możemy coś... jeszcze jechać, tak, tylko po prostu jak będziemy coś lutować, najpierw musimy się przespać, bo ja nie dam rady. Bardziej mi o to chodzi, nie? Ja tutaj próbuję nie przyjebać w drzewo. Aktor! Oho. No nie, dobra, sorry. Czekaj, mapa, w którą pojedziemy, w którą? Tą pojedziemy w tą, tą pojedziemy w miasta, tą pojedziemy w X miejsce. No to wygrało chyba X miejsce. Dobra, i liczmy, że tu coś będzie do eksplorowania. Na następny dzień oczywiście, bo ty nie doszedłeś. My przodkiem nie wróciliśmy w to miejsce. Okej. Taka już, no, to jest jakaś ta ogólnie taka większa
Większe, wiesz, większe miejsce do budowania. Dobra, to możesz wjechać. Coś chcę zerknąć. Tu tory, za samochody stoją. Nie da się otworzyć. Dobra, chodźmy. Ciekawe, jak wygląda ta budka w środku, serio. Fajnie, że to nie zawsze wychodzi, w sensie to włamanie. Dobra, rozmontowujemy. Nabijamy sobie elektronikę. Oj, aż mi szkoda tej mojej postaci. Dobra, tam O, jest widzisz. horda. Widzisz, u mnie ugryzienie zniknęło. Widzę dwa samochody. Nie musiałem skakać. No widzisz, no u mnie nie chciało się niestety zagoić i wyszło jak wyszło. Jakiś samochód widzę, dwa. No jestem koło jednego właśnie. Zamknięty. Ty mówisz, że jakiś samochód zamknięty? Nie no, już go zaczynam otwierać. Ja się zajmę czerwonym, okej? Nie mogę go otworzyć. Ej, jak będzie jakiś w dobrym stanie, to zrobimy pewien myk, nie? Już nie da się go otworzyć. Otworzyć się go nie da. Znaczy w sensie nawet woman. Nie da się go otworzyć. Otworzyłeś? Czekaj. Szyba przednia prawa, wybij. No tak to ja bym potrafił. I na pierwsze wsiadamy, masz, otwieram ci bagażnik, drzwi też. Obejrzyj schowek. W schowku, o, taśma samoprzylepna, dwa bandaże, chusteczki. A. Ten van nawet ładnie wygląda, powiem ci szczerze. A w sumie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Rękawice skórzane, jakbyś chciał. Nie masz klucza nastawnego, co nie? Jest, mam klucz do kół. A, ale klucz nastawny a to byłby. nie. A możesz sprawdzić stan tamtego czerwonego? Już sprawdzam. Dobry, czy taki se? Już ci mówię. Fotele do wymiany wszystkie. Silnik 42%. Nie. Dobra, to chodź tutaj. Okej. Widziałem, że w środku. O, on działa. Ale ten jest trochę w lepszym stanie. Chodź, masz tu odpalonego. Jak chcesz, to sobie nawet stan zobacz. Ale coś dobrego czy hała straszna? Właśnie w dobrym stanie, takiej części do wymiany są, nie? W sensie do przerzutki do tamtego. No może być, no ale takiego samochodu my w sumie nie szukamy. A jakiego szukamy? Jakiegoś vana, ewentualnie terenówkę. W sensie mówię o tym jako części do wymiany do tamtego, nie? No. Idę tu za taki przejadę. Dobra, to później tylko ten weźmiesz, a ja wezmę taksówkę. Ty, co to za hangar dziwny jest tu? Nie O kurwa, widzę. aktor, mam problem. Gdzie ty żeś pojechał? No wprost. Dużo, dużo zombie. Ten samochód nie daje rady. Jaki to jest dziwny hangar, na niego chyba się da wejść nawet. To zombie jako po zajebanie. Nie wiem, czy ktoś się z nimi tłuc. Znaczy na tym terenie to może bardziej, wiesz, bo tu się rozpędzę. No jak się wbijesz i już samochodu nie odpalisz, to już będzie problem. No to już wtedy będzie problem. Od tego a cię ja, mam właśnie. A ja wolałbym samochodu z przyczepką, no. Nie no, dlatego ja swoim walę, nie? Swoim. Chyba, że robię plan B, tylko muszę odjechać nim trochę, tą taksówką.
bierzemy mój srebrny samochód. I tym będziesz napierdalał? Na czym innym? No i zgasł mi samochód. Trudno już, jak mam stracić. Aktor, need help? Chyba odpalił. Najlepiej wal tyłem, wtedy maski nie uszkodzi silnika. O kurwa. Dobrze jest, nie gadaj. To się właśnie nazywa czyszczenie zombiaków. Kurwa, stanął mi samochód. Żeby ci do głowy nie weszło to, żeby tutaj do mnie podjechać. Bo ja kółeczka kręcę. Zrób tak jak ja. S i D i robisz kółeczka. No i wyczyszczone. Dobra, to co, sprawdzamy ten hangar No dziwny? jasne. O ile tam nie ma więcej tego. Czekaj, bo w sobie sprawdzę te zombiaki. Okulary. Okulary do czytania dają cokolwiek? Nie, po prostu tak wygląda dziwnie. To jest ta stacja od pociągów. Powiedziałem, czekaj chwilę. Ja tu zombie jaki czyszczę. Dziwny zegarek tam był. Tam kurde jest. Będę kowbojem. Nie chcę cię tutaj zdziwić, ale tego jest jeszcze więcej. Ja wiem. Aha, dobra, faktycznie. Może po kolei, co? I w inny teren. Tam się w sumie też prześpimy. Następnego dnia idziemy czyścić fale. Skoro tak mówisz, napełni wszystko. Bo klucz na stawnie jakiś fajny. Jest tu coś, czy mógłbym walczyć? Taśmy naprawcze. I Maska łopata. spawalnicza, chociaż to nie jest potrzebne już chyba. I łopata jest jakaś w dobrym stanie, jest tutaj jakiś oburącz. Będę walczył łopatą. O, idzie. Co? Też go zabij, bo już jestem w stanie krytycznym, że tak powiem, jeżeli chodzi o sen. Ja myślę, czy tu ich więcej nie przyjdzie.
Trzeba byłoby zobaczyć, czy da się ten hangar zamknąć. Faktycznie kluczy to tu jest sporo. Ty z drugiej strony podleciałeś. Już gwoździ nawet nie zbieram, bo to nie ma sensu. Tyle mamy tam chyba paczek gwoździ, że to nie ma tam nic na końcu. Ale nie ma zejścia. Nie wyjścia, zejścia, nic. Były jeszcze jakieś schody, czy nie? Nic. Tylko jedne prowadzą, tak? Na górę? W teorii możesz samochodem zostawić, ale nie, to też nie. Idzie. Mam pomysł Zobacz. pewien. Czekaj chwilę. Weź wykręć przodem do wyjazdu. I zapal światło. Bo ogólnie w Zomboidzie zombiaki nie atakują samochodów, których nie ma gracza. Zablokować wejście. Ale nie wiem, czy to się uda. Wejście jest niestety. Ale jakbyś tyłem stanął. Tu gdzieś będzie ta dziura ogólnie, to by było spoko. No to Wtedy mogę wejść. muszę jeszcze raz samochód odpalić. Patrz, tutaj dziura z tyłu powstała, widzisz? Czekaj, staram się tak. Chyba git. No ale... Jeszcze trochę do tyłu i w lewo skręć. Nie, w prawo, przepraszam. O no, tak. O, dobra, no i wyłączam Światła w sumie też wyłączę. Dobra, Czy zobaczymy. światła zostawić? Nie, wyłącz, bo ci się akumulator rozładuje. Dobra, no i Poczekaj, śpimy. poczekaj, muszę zapalić jeszcze. Dobra, to już mam sen. Dobra, i zy. Tak myślę, że do 6. 5, 6 zobaczymy. Ja zastopuję w razie czego. No do 6. Albo do 7 nawet. Dobra. Możesz odjechać do przodu. I już. Tego padła teraz nie. Dobra, jednak odpaliłem. Może to mi padło, nie odpalę w ogóle. Ale już jestem głodny. No dobra, mam suszoną wołowinę w sumie jeszcze. Przyjebałem. Co tam chcesz wjechać? No już wjechałem. Ja tu sobie zaparkuję. Części silnikowe razy dwa. Dobra, szukamy głównie tak naprawdę butli. One już nie będą razem. Butla z gazem. No. Nam to.
Słyszałeś to już x razy. To jest najlepsze od ciebie. Łomik. Części silnikowe. Wezmę elektroniczne. Łopata do odśnieżania, chcesz? Dużo bije. Tak, od chuja. No to nie, to dzięki. No dużo, naprawdę. Umik wydechu stary do aut typu zwykły. Książki mechanika poziom pierwszy i drugi. Drugi. Wojskowy. Kanistry na benzynę. Dobra, wezmę. Tam jeszcze jeden też gdzieś widziałem. Nie, czy przypadkiem te beczki nie są właśnie z benzyną? Że nie. Części silnikowe brać, czy nie? Nie, wiesz, tak tutaj za dużo one nie sprawią. Dobra, jedziemy dalej. Coś ty zrobił, aktor! Co? Wyjebałeś mnie prawie na dach. A? Prawie dachowałem. No, porczywa zombie w twojej A okolicy? nie, ty sam Spokojnie. się wyjebałem, weź mi pomóż. Kurwa! Jak ci powiem? Walnij mnie! Czekaj, Mocniej! Los O, dobra, podrazuje. dobra. Sam stanął. Sam się przekręciłem. To jednak nie ty byłeś. Normalnie GTA, nie? Ty, tylko pociągi. No nie mówcie, że da się... No nie, tylko wagony. Szkoda. Definitywnie najlepszy sposób na zombie. Jedyny wymóg samochód. Tak, najlepiej taki do rozjebania. Jaki rupieć. Tylko może nie totalny rupieć, ale rupieć. Żeby ci nie zgasł tylko, nie? No. Ty już tu lutujesz? Ja wezmę garaż. Taśma naprawcza, ale nie ma tu nic ciekawego. Nasiona tylko zbieram. Ale fajnie mieć ten perk taki z... Z? No, złączaniem samochodu. A. Nie powiem, ciekawy. Podchodzisz, bierzesz samochód, odjeżdżasz. I wiesz, co jest najlepsze? Nie mógłbym tego robić, gdybym skorzystał z porady. Ty, no słuchaj, teoretycznie nie powinno ci się to wydarzyć. Nie wiem, czemu to się wydarzyło. No ile mniej więcej dni ci się to leczyło, nie pamiętasz? Już jestem zmęczony, serio? Siekiera strażacka! Zajebiście! O to chodziło. To mogę mieć.
Ale co zwiedzać resztę hangarów? Mówię, tu nie było nic w sumie ciekawego. Oprócz tej siekiery w sumie. Jaki? Strzeleckiej. No, to... Widzę, jak się już kręcisz. You spin me right round, baby, right round. Byłeś w tym hangarze obok, co lutowałem? Tym tutaj obok tych pociągów, w Aha. sensie wagonów, byłem. Tym brązowym? Takim malutkim, niedużym, nie? No super, jakoś duży to nie jest. Dużo śmieci tu w środku jest, widzę. Właśnie go eksplorowałem. Ile zombie wybitych. Wszystkie przejechane. Ty, no ale zbieraj nasiona. Czemu A nasion nie nawet nie widzę. zbierasz? To już nie pierwszy raz, aktor. Okej, okay, zobaczę ile mam zombie zabitych. 390. Ale to się chyba nie wlicza w samochodzie, wiesz? A, słabo. Okej, zabiję jakiegoś. Nie, nie licza się. Jakby co ja tu zwiedzam u góry te. O, napić się mogę, napełnić butelki. Ruszaj, ruszaj. Ten samochód już ledwo jeździ. Ile tu hangarów innych? Ty masz tu hordę, nie wiem czy widziałeś. Prowadzę ci ją, chcesz? Z chęcią. Już masz. Serio? Nie no, dzięki. No chciałeś, to ci przyniosłem, no. Jeszcze kiedy siekiery nie mam, to w ogóle zajebiście. No mogłeś powiedzieć, że nie chcesz. Wtedy nie przeprowadzał. Ktoś A, się dobrze. wdarł do środka. Dobra, tylko nie zwiedziłem tamtych domów. To masz czas. Trochę was tu jest. Kurwa, te są jakieś pomalowane, dziwne zombiaki. Bon. No jakiś kask. Kask motocyklowy. Pierre, 100% ochrony na głowę. Pokazuję sobie siekiery, trochę pobiłem. Będę wyglądał jak debil, ale przynajmniej ochroniony debil. Chociaż czy ja wiem, czy to źle? Ej, nie źle. No, ruszaj, 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 ruszaj. Hordy mnie nie pokonają. Ty poleciał. A tu.
Czerwony parking. Kiedy mogę, staram się sobie wbijać tego expa. Ale niestety jestem senny, kurwa, już po takim czasie. No nie wiem, co ta postać ma ze sobą, naprawdę. Tak. On. Czemu te zębyki są takie pomalowane? Dobra, tu chyba się nikt zgasi tak. No, aktor oczywiście już, kurwa, jak pies. Poszedł! I w środku, nie? Żyje jeszcze z tyłu. A, kurwa, nie dał się chuja zrobić. No wyjdź. A, śma sama przylepka. Ja mam wreje, czego ci dam. Dobra, bo ja muszę tą siekierę naprawić, jak nie wiem co. Mam dużo tej taśmy chyba już nawet. Ile? Powiem. 5 sztuk. Dobra, to w sumie muszę... Dobra, to zaraz wezmę. Przy schodach są. A jedzenie masz? Wszystko niestety jest w samochodzie tym naszym pierwszym. W tej taksówce? No. Nic na to nie poradzę. Teraz się i tak wracamy już chyba. Naprawiam siekierę. Zrobię jeszcze lekki research, ale nic tu nie znajduję. Dobra, naprawiono. Kurwa, wiesz, że nawet tutaj odzież ma wpływ na to, jak szukasz? Nie pytaj. Było. Jestem na dachu. I wyjebałeś właśnie jakąś szybę. To jest śmieszna animacja, jest taka sama, jakbyś chodził przez taką małą szybkę. Dobra. Ty już górę zwiedzasz, co? Już zwiedziłem, nic tam nie ma. Dobra, ważne, że naprawiono. Jeszcze sobie włączę tryb zbieractwa, może jakieś larwy czy coś? Coś, cokolwiek, nic. Niestety nic. Wracamy już? Czekaj. W sensie, gdzie wracamy? Z samochodu. Jedziemy zwiedzać może jeszcze, nie wiem, w sumie. Myślę, że te miejscówki są słabe. Chciałeś wjechać, prawda? Nie, bo tak... Taka iluzja, no. Iluzja optyczna. Korciło, mnie też korciło, żeby tam wjechać. Dobrze, nie chciałem tego zrobić z rozpędu. Wtedy może byś wjechał nawet. No, głową. Zawsze coś. Dobra, który samochód bierzemy? Ja tam żadnego nie biorę. Z taksówką jedziemy? No raczej. Aktor, ten twój już nawet nie jest dobry pewnie.
No, taksówka też ma maskę do wymiany. Dobra, ale to maska, nie całość. W takich kurwa wygibasach to wiesz co? Z przyczepką to by były jeszcze lepsze. Zawsze możesz spróbować. Szczerze nie wiem, boję się wsiąść sobie wołowinę tworzyć. Czemu? Już zjadłem. Możesz mi otworzyć? Dobra, no otworzę sobie. A dobra, to otwieraj. Staje się wysokie kalorie. Jeszcze jedną taśmę naprawczą masz na tylnym siedzeniu. Dobra. Dobra, o dziwo nie, nic mi nie ruszyło, nie? Co ci miało aktor ruszyć, proszę cię. Wiem, że tu objeżdżamy, ale chcę sprawdzić, czy nic tutaj nie ominiemy, nie? Rób co chcesz. No podobno to ja dowodzę. No, dzisiaj ty dowodzisz. Ciekawe, czy ten mod. No. No nie, najpierw trzeba zatrzymać pojazd. Dobra, nadal nie działa. Wiem, że może będę się mógł przespać w samochodzie. Samochody, ale zombiaków też tutaj. Nie opłaca się. Jakby to był jakiś pick-up czy coś takiego, to jak najbardziej, ale tak to. I z tym. Dobra, przód nadal. Tu już byliśmy. Czek, to teraz do bazy wracamy, Nie czy... wiem, decyduję, amigo. Dobra, może chwilowo baza i później coś się wymyśli. Ja sobie książki poczytam. Są tu jakieś samochody? Nic a nic. Pustka. Którą drogą musielibyśmy... Czekaj, wtedy musielibyśmy tą tutaj... Dobra, chyba wiem jak. No bo jest może po prawej stronie torami, jakby nie patrzeć. W sensie już sobie tylko musiałem zobaczyć jak to trasło, nie? Mogę budzika nastawić, bo chyba jedziesz samochodem. Chyba. Chyba, albo się zbugował. Zbugował się. A, ale dobra, da się tu je wyłączać, spoko. Nie, jedź, 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 spoko. W sensie nie musiałem zatrzymać, bo prędkość. To kurwa, fotoradar znalazłeś na drzewie? Nie, nie, po prostu jak wolno jadę, to wolę się zatrzymać na chwilę i zaraz ponownie ruszyć, bo wiem, że prędkość nie tego. Czy ja na pewno tak dobrą stronę? Bo teren Jedziesz tą odkrywam. stroną, co chciałeś pojechać na początku.